programie głównym Biennale znalazła się moja instalacja, moja praca dyplomowa pod tytułem Lazy Eye. Instalacja interaktywna, o której dowiecie się więcej z wcześniejszego odcinka projektu Spotlight, gdzie serdecznie zapraszam. Kiedy 2 lata temu przyjechałam na WRO jako uczestnik, oglądałam te wszystkie prace z ogromnym zachwytem i nawet do głowy mi nie przyszło, że za 2 lata inni ludzie będą oglądać moją pracę. Więc jest to naprawdę takie, kurczę, wow po prostu. Właśnie wyszedłem z pokazu naszej studentki Aleksandry Stodulskiej. Pokaz zatytułowany Lazy Eye był, znaczy ten pokaz już widziałem wcześniej, bo to był prezentowany już u nas na uczelni, ale teraz z przyjemnością patrzę, jakim zainteresowaniem się tutaj cieszy. I uważam, że to jest po pierwsze sukces studentki, ale chyba co ważniejsze, jest to sukces pracowni multimediów i tu obecnej pani profesor Anny Klimczak. Właśnie wyszliśmy z Atelier WRO, jednego z miejsc, które jest na mapie 17. Międzynarodowego Biennale WRO. Bardzo się cieszę, że do programu głównego dostała się no w tej chwili już absolwentka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, pani Aleksandra Stodulska, która zrealizowała dyplom w pracowni multimediów. Miło mi, że mogliśmy tutaj zobaczyć, w tej chwili już nie w środowisku szkoły, ale na prestiżowym wydarzeniu międzynarodowym, które dotyczy nowych mediów. Jestem dumna, że pani Aleksandra może brać udział w tak ważnej wystawie. Okazało się, że praca jest bardzo uniwersalna i że znajdują w niej coś dla siebie tak naprawdę wszyscy, zarówno ci ze świata sztuki, jak również ci zupełnie z tym światem niezwiązani. Co dla mnie też jest chyba największą w ogóle nagrodą, że praca trafia do tak naprawdę wszystkich. Więc przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę z sukcesu naszej studentki. Wydział Sztuki Nowe Mediów, który został założony w 2004 roku i był wydziałem nowatorskim w skali kraju wtedy, coraz wyraźniej rozszerza się i kształci teraz naszych artystów, specjalistów, studentów, którzy wystawiają się w wielu bardzo prestiżowych miejscach. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy jeszcze coraz więcej uczestniczyć w różnego typu wystawach i szczerze gratuluję wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły. Oczywiście w mojej głowie kształtuje się całe mnóstwo pomysłów na różnego rodzaju projekty. Co i kiedy się zadzieje, to się okaże, ale myślę i mam nadzieję, że uda się stworzyć jeszcze nie jedną realizację, która odbije się równie głośnym echem w świecie sztuki. Dziękuję, zapraszam, pozdrawiam.